Partnerem dzisiejszego odcinka jest BookBeat, aplikacja, która daje Wam dostęp do tysięcy audiobooków z całego świata, ale przede wszystkim polskich. Ja ostatnio w BookBeatie znalazłam świetny audiobook Heleny Kowalik pod tytułem Hipokrates przed sądem. Ta książka znakomitej sprawozdawczyni sądowej opisuje wydarzenia oczywiście, które wydarzyły się naprawdę. To historie z sal sądowych, gdzie pacjent występuje przeciwko lekarzowi. Książka składa się z dwóch części. Jedna z nich, ta pierwsza, to faktycznie procesy sądowe, gdzie lekarze występują jako oskarżeni. Natomiast druga opisuje bardziej posługę lekarską i to, czego lekarze doświadczają na swojej ścieżce zawodowej, jakie mieli najciekawsze przypadki, więc to też nie lada gratka dla osób zainteresowanych takimi tematami medycznymi, więc serdecznie polecam. Myślę, że wśród Was, podobnie jak ja, jest wielu fanów twórczości Heleny Kowalik. Ja sama niebawem będę mogła z panią Heleną porozmawiać, co też sprawia mi ogromną przyjemność i jest dla mnie ogromnym zaszczytem, więc bardzo Wam polecam książkę Hipokrates przed sądem, dostępną w aplikacji BookBeat. Nowi użytkownicy z kodem 5NZ otrzymują 30 dni, w tym 20 godzin, darmowego słuchania w pakiecie BookBeat Basic. Żeby zarejestrować się w BookBeatie, musicie wejść na stronę bookbeat.pl, tam utworzyć konto i potem ściągnąć aplikację i się w niej tym kontem utworzonym zalogować. Oczywiście to jest promocja dla nowych użytkowników. Mam nadzieję, że wielu z Was i wiele z Was z tej promocji skorzysta. Jeszcze raz, kod 5, pisany jako cyfra NZ, daje Wam 30 dni i 20 godzin słuchania za darmo treści w BookBeatie w pakiecie BookBeat Basic. Bardzo, bardzo serdecznie polecam. Okazuje się, że Eugeniusz Wróbel był tak człowiekiem zdyscyplinowanym, tak świetnie zorganizowanym i tak transparentnym, że właściwie o każdym jego kroku wszyscy zawsze byli poinformowani. Więc w sytuacji, w której on wychodzi z domu, a jeszcze rodzina zauważa, że nie, w tym domu pozostają wszystkie dokumenty, karty płatnicze, klucze, bez których on się nigdy nie rusza z domu. Do tego wszystkiego rodzina podejrzewa, że on wyszedł prawdopodobnie w dresie, a zawsze chodził elegancko ubrany. Nigdy, może jak szedł do śmietnika, tak po domowemu, pod osłoną nocy, to był w dresie. Jednak był takim człowiekiem bardzo eleganckim, takim szykownym. Więc to, te wszystkie kilka czynników sprawia, że no, dużo osób się niepokoi, ale rodzina otrzymuje bardzo duże wsparcie od tego bliższego i dalszego otoczenia Eugeniusza Wróbla. Są takie historie, które wprawiają człowieka w osłupienie. I taka będzie dzisiejsza opowieść. Co ciekawe, jak pewnie wiecie, co też często się pojawia, czy w komentarzach, czy w jakichś dyskusjach, najbardziej bliskie są mi sprawy terytorialnie bliskie, czyli takie, które wydarzyły się na przykład na Śląsku, bo pochodzę stamtąd, czy z Krakowa, gdzie mieszkałam, czy z Warszawy, gdzie mieszkam obecnie. Ale jakoś sercem zawsze jestem bardziej na Śląsku, więc żyję w takim przekonaniu, że wszystko, co się na tym Śląsku dzieje, nie umyka mojej uwadze. A jednak, historia Eugeniusza Wróbla, byłego wiceministra w rządzie
PiSu w pierwszym rządzie PiSu od 2005 roku, jest historią, która powinna być bardzo głośna, szeroko komentowana i z racji na swój dość kontrowersyjny finał, myślę, że powinna być poddana jakiejś publicznej dyskusji czy debacie. A mam wrażenie, że tak się nie stało, albo ten moment mnie ominął. Dlatego dzisiaj zapraszam Was do Rybnika i do Katowic, gdzie poznamy historię Eugeniusza Wróbla. Eugeniusz Wróbel urodził się w 1951 roku. Urodził się w Rybniku, mieszkał też tam właściwie przez całe swoje życie, w domu przy ulicy Hibnera. Ma żonę Lidię oraz trójkę dzieci, dwie córki i syna. Eugeniusz Wróbel wywodzi się z rodziny z tradycjami harcerskimi. I tak poszedł w ślady swojego ojca, Brunona Wróbla, który był harcerzem, a podczas wojny pełnił funkcję kierownika na kopalni, gdzie swoim pracownikom zalecił, by mówili w języku ojczystym, po polsku, a nie po niemiecku, tak jak w większości Śląska to było. Przez to też ktoś na niego doniósł do gestapo, a sam Brunon spędził przez to kilka miesięcy w obozach pracy, był również w niemieckim obozie koncentracyjnym. Na szczęście z tego obozu, nie wiem czy uciekł, czy został wypuszczony, ale to doświadczenie obozowe i wojenne odcisnęło na nim tak wielkie piętno, że do końca życia zawsze miał przy sobie kromkę chleba, którą nosił w kieszeni. To też dość częste doświadczenie i opowieść właśnie tamtych wojennych, dorosłych szczególnie, chociaż dzieci też. Są osoby, które z doświadczeniem obozowym mają w domach właśnie takie całe wielkie spiżarnie z chlebem właśnie. Mam w dalekiej rodzinie taką osobę, która po kryjomu ten chleb właściwie gromadziła, właściwie to rodzina po kryjomu później do tej osoby przychodziła i ten chleb po kryjomu wyrzucała, bo on pleśniał, kamieniał i po prostu zalegał, no, wydzielając tam jakieś, nie wiem, grzyby, zarodniki i tak dalej. Więc to taka bardzo smutna, ale też dość typowa opowieść wojenna. Dla Eugeniusza ojciec jest wzorem, stąd sam zostaje harcerzem. Jest druhem zasadniczym, wiernym swoim zasadom. Wszyscy mieli do niego szacunek, ale też wszyscy mieli do niego bardzo duże zaufanie. Jest chodzącym przykładem, jak należy postępować, aby osiągnąć swój cel. W 1974 roku Eugeniusz kończy studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, a kilka lat później broni na tej samej uczelni tytuł doktora nauk technicznych. W pewnym momencie zostaje mianowany kapitanem drużyny wodnej, w harcerstwie oczywiście. Ludzie, którzy znają Eugeniusza, są w szoku, ponieważ Eugeniusz wówczas jest bardzo młody jak na takie i tak bardzo odpowiedzialne stanowisko. Nikt jednak nie podważa zasadności stanowiska Eugeniusza Wróbla. To też wiąże się z ogromną pasją Eugeniusza, jaką jest żeglarstwo. Podczas rejsów Eugeniusz mawia: nie wolno naśmiewać się z żeglarzy, którzy chorują na chorobę morską. Naśpiewamy się dopiero w porcie. Podczas rejsu kładziemy rękę na ramieniu chorego i go wspieramy. I właściwie to zdanie jest najlepszym przykładem i podsumowaniem tego, w jaki sposób Eugeniusz Wróbel buduje swoje relacje z ludźmi, w jaki sposób się do nich odnosi, w jaki sposób te relacje kontynuuje. W drużynie wodnej, która jest dla niego bardzo ważna, pojawia się młoda dziewczyna, Lidia, i to właśnie w tej drużynie wodnej poznaje swoją przyszłą żonę. Lidia i Gienek niesamowicie się uzupełniają. On jest zasadniczy, Lidka wiecznie uśmiechnięta. Biorą ślub i mają trójkę dzieci. Dochodzimy na osie czasu do końcówki lat 80.
W jednym z filmów dokumentalnych na temat Eugeniusza Wróbla możemy się spotkać z taką opowieścią jednego ze znajomych Eugeniusza, który mówi, że ostatnie 10 lat komunizmu w Polsce to były bardzo, bardzo trudne lata, bardzo trudna dekada. Trzeba było Polskę budować na nowo, tuż pod koniec oczywiście tych lat 80. A na początku 90. ci, co przejęli władzę, musieli nie dość, że zaczynać od nowa, to jeszcze posprzątać po poprzednikach i było to zadanie karkołomne. W 1990 roku Eugeniusz Wróbel obejmuje stanowisko bardzo wysokie, bo wojewody katowickiego. Jest dobrym wzorcem Ślązaka, pracuje bardzo solidnie, jest wzorem i motywatorem innych urzędników, wprowadza zupełnie inną jakość pracy urzędnika i pracy w instytucji państwowej, szczególnie po tych kilkudziesięciu latach PRL-owskiego takiego traktowania petenta jako kogoś, kto przeszkadza urzędnikowi w piciu kawy. Ja wiem, że to bardzo upraszczam, ale wszystkie komedie czy filmy z tamtej epoki dobrze pokazują to, jakie absurdy odchodziły za biurkami urzędników. Natomiast Eugeniusz podchodzi do swojego stanowiska, do swojej nowej ścieżki zawodowej niesamowicie odpowiedzialny. Osoby, które go znają, uważają go za regionalnego rodaka, który bardzo dba o swój region i pragnie jego rozwoju. To też czas, kiedy Śląsk przechodzi ogromną, cały kraj przechodzi ogromną transformację, ale Śląsk, na który właściwie położono nacisk w ostatnich dekadach, tutaj mówię o latach 50., 60., 70., gdzie górnicy mieli przywileje z racji tego, że węgiel stał się takim dobrem narodowym, ten Śląsk został przez te dziesiątki lat tak skrajnie wyeksploatowany, że w latach 90. istniała spora obawa, że po prostu zostanie porzucony. I tak się w sumie stało przez kolejne dekady. Działo się tak. To też, no jako że jestem ze Śląska i pamiętam te rozmowy, jestem z górniczej rodziny, to były takie zdania bardzo podzielone w kwestii tego, jaka jest przyszłość Śląska. Eugeniuszowi Wróblowi bardzo, bardzo zależało na tym, żeby tę swoją lokalną ojczyznę szanować, rozwijać i równać ze standardami europejskimi. Wojciech Beblo, były dyrektor Wydziału Ekologii Katowickiego Urzędu Wojewódzkiego, wspomina, że kiedyś dostał od Eugeniusza Wróbla reprymendę z tego tytułu, że miał stworzyć raport na temat jakiejś tam pomniejszej sprawy, która wydawała się mało ważna, mało istotna. W związku z tym, nie przykładając się za bardzo, napisał raport nawet nie, że byle jak, ale nie jakoś super dokładnie i zaniósł go do gabinetu Wróbla, gdzie ten po niedługim czasie wezwał go do siebie i powiedział: słuchaj, rozumiem, że ta sprawa nie wydaje ci się ważna, ale tutaj nie ma spraw mało ważnych, dlatego proszę, napisz raport jeszcze raz od początku. I to sprawiło, że Wojciech Beblo był bardzo poruszony, zawstydzony totalnie i zapamiętuje te słowa Eugeniusza Wróbla na całe swoje przyszłe życie, nie tylko zawodowe, ale też osobiste. Już nigdy zawodowo nie potraktował żadnej sprawy tak z góry i pamiętał o tym, że każda sprawa, nawet taka, która wydaje nam się zupełnie nieistotna, dla kogoś może stanowić cały świat i właściwie jego na przykład przyszłość. I taki wpływ Eugeniusz Wróbel ma na wszystkich pracowników, z którymi ma styczność, których w jakiś sposób mentoruje. Pracuje on w urzędzie od rana do nocy, a jego praca zamiast takiego zwykłego etatu właściwie przypomina nawet nie misję, ale służbę. Dla niego nic nie jest niewykonalne, wszystko daje się załatwić i to jest jego cel nadrzędny. Nie ma spraw niemożliwych. Na początku lat 90. Eugeniusz Wróbel rozpoczyna pracę nad projektem rozbudowy lotniska w Katowicach. To jest to lotnisko,
na Śląsku się wszyscy śmieją, że ona w ogóle nie jest w Katowicach, bo jest kilkadziesiąt kilometrów od Katowic, no ale to jest zupełnie naturalne. Więc mówimy tutaj o lotnisku w Pyrzowicach. Lotnisko już istniało, jednak pełniło funkcje wojskowe. Było to lotnisko przeznaczone tylko i wyłącznie, absolutnie nie pełniło roli cywilnej, nie było tam lotów cywilnych. Eugeniusz Wróbel wówczas stwierdza, że żeby Śląsk się rozwijał, to trzeba stworzyć mu ku temu warunki. Na Śląsku wówczas mieszkało od 4 do 5 milionów mieszkańców. Są różne zakłady, fabryki, kopalnie, huty, przemysł ciężki, ale też nowoczesne firmy. Ludzie muszą mieć możliwość przemieszczania się. Dlatego Eugeniusz Wróbel chce, by lotnisko w Katowicach stało się międzynarodowym portem lotniczym dla cywilów. I w tym celu tworzy się Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, które ma zajmować się rozwojem lotniska w Katowicach. W 1993 roku to lotnisko w Pyrzowicach zaczęło obsługiwać loty cywilne, a w 1994 otwarto przejście graniczne na lotnisku, co umożliwiło loty zagraniczne, bo wcześniej te były tylko możliwe na terenie Polski. Przez kilka lat Eugeniusz Wróbel zasiada w Radzie Nadzorczej Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego. Jest to jego największa misja, a samo lotnisko w Pyrzowicach jest dla niego czymś w rodzaju dziecka. Co też warte wspomnienia, to to, że Eugeniusz Wróbel miał takie myślenie wyprzedzające epokę, nawet dwie epoki. Co też zasługuje na szczególny szacunek, patrząc na to, na jakie lata przypadała jego młodość, w jakich latach studiował, w jakich latach zdobywał zawód, ponieważ on myślał bardzo przyszłościowo. Robił to, co może tu i teraz, ale myślał o tym, co będzie za 20, 30, 40, 50 lat. Dlatego też bardzo zależało mu na tym, żeby okolice lotniska, cały rejon wokół był wyłączony z takiego planu zagospodarowania przestrzeni, które by umożliwiało na przykład tam stworzenie jakiejś takiej dziwnej architektury, która zagrażałaby lotnisku. To znaczy myślał o tym, żeby w okolicach bezpośrednich, graniczących z lotniskiem, nie powstawały nowe osiedla, jakieś drogi specjalne, czy oczywiście drogi też jako dojazd, ale żeby ta okolica wokół lotniska była nie do ruszenia ze względu na to, że w przyszłości, jeżeli ten port lotniczy będzie częściej uczęszczany, to wtedy będzie można rozbudowywać takie lotnisko, a jeżeli będzie obudowane wokół osiedlami, domami, jakimiś centrami handlowymi, to będzie to absolutnie niemożliwe. Zresztą to lotnisko znajduje się właściwie pośrodku takich małych wiosek, więc myślę, że gdyby tam faktycznie pojawiła się architektura, taka zabudowa jednorodzinna, to byłoby to bardzo trudne, a myślę, że to jest kwestia czasu, żeby tak się stało, bo tamte rejony są przepiękne, głównie jeśli chodzi o lasy sosnowe i całą taką przyrodę wokół, jest naprawdę wspaniała. Ale lotnisko to nie wszystko, o czym marzy i myśli w kontekście Śląska Eugeniusz, ponieważ kolejnym jego dzieckiem, to jest cudzysłów, ale takim zawodowym dzieckiem jest DTS, czyli drogowa trasa średnicowa. Jeżeli mówię DTS dla kogoś, kto mieszka na Śląsku, myślę, że tutaj mówię o takim oczywiście tym górnośląskim okręgu przemysłowym, czyli Katowice, Gliwice, Bytom, Chorzów i tak dalej, to myślę, że każdy wie, o czym mówię. To jest obwodnica, coś, co pełni rolę właściwie obwodnicy, ale też taką naprawdę drogę, do której ma każde z miast na trasie Gliwice-Katowice podłączenie i dzięki temu można szybko pomiędzy tymi miastami podróżować i to naprawdę skróciło podróżowanie pomiędzy miastami na Śląsku do minimum. Przypominam sobie taki osobisty wtręt, wiem, że mnie ci, którzy nie lubią moich wtrętów, będą krytykować, ale żeby wam to uzmysłowić, to w 99 roku leżałam w szpitalu w Katowicach i jeździłam tam często też na kontrolę i
zanim powstała trasa średnicowa, drogowa trasa średnicowa, to do tych Katowic jeździłam samochodem, znaczy tata mnie zawoził, około 45 do 50 minut. Po budowie DTS-ki droga do tego szpitala, w którym byłam leczona, zajmowała nie więcej niż 15 minut, więc to naprawdę ten Śląsk skurczyło do minimum i powodując, że właściwie cała ta aglomeracja stała się jednym wielkim miastem. Natomiast inwestycja, zanim oczywiście powstała, wymagała ogromnego nakładu finansowego. Wróbel twierdzi, że należy rozbudować linię komunikacyjną dla mieszkańców Górnego Śląska, żeby ulepszyć i usprawnić transport. Wnioskował też o utworzenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W Sejmie odbyło się głosowanie za ustawą, w której głosowało 405 posłów. Jeden był przeciwko, a jeden wstrzymał się. To tylko pokazuje, jak bardzo ta ustawa była potrzebna i jak wszyscy rozumieli to ponad wszystkimi podziałami politycznymi, czuli tę konieczność do tego, żeby taka ustawa tworząca Polską Agencję Żeglugi Powietrznej powstała. To też regulowało po prostu przepisy dotyczące lotnisk, ruchu samolotów i tak dalej. Ale ten niewątpliwy sukces, gdzie 405 posłów opowiada się za, a dwóch właściwie nie popiera, chociaż jeden się wstrzymuje, drugi jest przeciwko, to sprawiło, że Eugeniusz Wróbel nie przechodzi nad tym do porządku dziennego, tylko dopytuje się później o te dwie osoby, które oddały inny głos. Dlaczego? Kto to był? Z czego to wynika? Chciał zrozumieć to, co powoduje ludźmi, że podejmują takie, a nie inne decyzje. Zresztą jego ówcześni pracownicy mówią mu, że po co się przyjmujesz, Gienek, skoro i tak ustawa jest przegłosowana, na co wtedy Wróbel odpowiada, że lubi doprowadzać sprawy do końca, lubi rzeczy rozumieć. Ludzie, którzy zresztą współpracują z Eugeniuszem Wróblem, pamiętają go jako uśmiechniętego, radosnego mężczyznę z teczką pełną papierów, zaangażowanego w swoją pracę, w rozwój Śląska. Jego życie to nie tylko życie rodzinne, z Lidką, dwiema córkami, synem, ale przede wszystkim życie przyszłością Śląska, przyszłością swojego regionu. Przez całe swoje życie zawodowe Eugeniusz Wróbel jest zaangażowany w projekty, których owoce zbieramy do dzisiaj, ponieważ nieraz rozbudowa infrastruktury trwa ponad 10 lat, 15 lat, to jest realizacja różnych projektów. I do dzisiaj myślę, że są takie projekty, które jeszcze gdzieś tam przeszły przez biurko Eugeniusza Wróbla, a na Śląsku są wciąż realizowane. Natomiast on sam chciał być w cieniu i o jego ocenie miały świadczyć jego działania. Nie chce się udzielać w mediach, nie lubi rozgłosu, chociaż oczywiście przez to, że pojawił się w Sejmie, że był w ministerstwie zatrudniony na dość ważnym stanowisku, no to oczywiście powodowało, że on w tych mediach gdzieś tam się pojawiał. Ale faktycznie może właśnie to, że żyje w cieniu, sprawia, że tak niewiele osób tę historię dzisiaj zna. Przenosimy się teraz do 2010 roku, do 15 października, kiedy to Eugeniusz Wróbel ma wolne w pracy. Wtedy nie pracuje jako polityk, pracuje jako wykładowca na uczelni. Tego dnia planuje zrobić remont w jednym z pomieszczeń w rodzinnym domu. Kupuje tapety, przygotowuje pokój. Rano wykonuje jeszcze kilka telefonów, wysyła maile, później zabiera się do pracy. Po kilku godzinach do tego mieszkania, czy no właściwie to do domu, przychodzi córka i zauważa, że taty nie ma w domu. Więc zaczynają się telefony. Gdzie jest? Gdzie wyszedł? Gdzie poszedł? Jednak nikt niczego nie wie. I to jest niepokojące, ponieważ Eugeniusz zawsze mówił dzieciom bądź żonie, gdzie się udaje. Chwilkę później w domu na ulicy Hibnera pojawia się syn, córki, mnóstwo urzędników oraz harcerzy, którzy są zaniepokojeni zniknięciem wiceministra. I być może to wam się wydawać niepokojące i takie podejrzane. Dlaczego po prostu człowiek na chwilę wychodzi z domu, nie ma go tam przez 2 godziny czy 3 i nagle taki alarm? Okazuje się, że Eugeniusz Wróbel był tak człowiekiem zdyscyplinowanym, tak świetnie zorganizowanym,
i tak transparentnym, że właściwie o każdym jego kroku wszyscy zawsze byli poinformowani. Więc w sytuacji, w której on wychodzi z domu, a jeszcze rodzina zauważa, że nie, w tym domu pozostają wszystkie dokumenty, karty płatnicze, klucze, bez których on się nigdy nie rusza z domu. Do tego wszystkiego rodzina podejrzewa, że on wyszedł prawdopodobnie w dresie, a zawsze chodził elegancko ubrany, nigdy, może jak szedł do śmietnika, tak po domowemu, pod osłoną nocy, to był w dresie, jednak był takim człowiekiem bardzo eleganckim, takim szykownym, więc to, te wszystkie kilka czynników sprawia, że no, dużo osób się niepokoi, ale rodzina otrzymuje bardzo duże wsparcie od tego bliższego i dalszego otoczenia Eugeniusza Wróbla. Wieczorem zostaje zgłoszone zaginięcie mężczyzny na policji. Policja początkowo nie przyjmuje takiej hipotezy, że mężczyzna zostaje porwany, bo oczywiście to jest pierwsza myśl, która rodzinie przychodzi do głowy. No, jest to polityk. Być może w jakiś sposób na ten moment nieaktywny politycznie, w takim sensie politycznym. Jest to pracownik umysłowy na uczelni, jest to wykładowca, no ale zna bardzo wiele rzeczy, tajemnic bardzo możliwe, w których posiadanie nie powinny wejść osoby postronne, a może właśnie z tego względu zostaje porwany. Jednak śledczy wykluczają to, ponieważ po pierwsze nikt z sąsiadów nie widzi Wróbla wychodzącego z domu czy wyprowadzanego w towarzystwie innych. Nikt nie zauważa żadnego podejrzanego samochodu, no ale to nie świadczy o tym, że taki fakt nie zaistniał. Natomiast porwania wysokiej rangi polityków zdarzają się niezwykle rzadko i są przede wszystkim bardzo trudne i no, bardzo mało prawdopodobne. Przesłuchany zostaje Grzegorz Wróbel, czyli syn Eugeniusza, który rano przebywał w domu na ulicy Hibnera w Rybniku. Jednak Grzegorz zeznaje, że nie widział swojego ojca rano w domu, ponieważ siedział tam krótko, a kiedy wyszedł ze swojego pokoju, to od razu po prostu wyszedł z domu i udał się do swojego mieszkania w Katowicach i tam spędził cały dzień. Pojawia się w tej sprawie też informacja, że Grzegorz przyjechał do domu rodzinnego w czwartek, gdzie miał w piątek pomóc ojcu właśnie w remoncie. Natomiast kiedy jego siostra wróciła do domu w piątek i zorientowała się, że ojca nie ma, Grzegorz stwierdził, że widział, jak ojciec wychodzi do listonosza bądź kuriera, a później, kiedy on już wychodził z domu, właśnie jadąc do Katowic, to ojca już nie spotkał. Zatrudniony wtedy zostaje bardzo szybko, z racji tego, że Eugeniusz, no jest jednak to podejrzenie, że może został porwany dla okupu, albo po prostu porwany, przetrzymywany, no nie wiem, przez jakichś przeciwników politycznych, albo nie wiem, jako jakaś zemsta, chociaż nikt nie potrafi sobie przypomnieć tego, czy Eugeniusz miał jakichś wrogów, chociaż no, im wyższe stanowisko, im poważniejsze decyzje, no to tym pewnie więcej osób może być potencjalnie z tych decyzji niezadowolonych. Dla śledczych oraz dla tego prywatnego detektywa, który nazywa się Arkadiusz Andała, jest to detektyw z Chorzowa, pewne fakty, które ustalają, nie łączą się w spójną całość. Pierwszy to jest fakt, że pokój, w którym był ten remont, w którym trwał remont, jest absolutnie wysprzątany. A to nie było tuż przed remontem, tylko ten pokój był w trakcie remontu. Podłoga lśniła, nie było żadnego pyłu, kurzu, nie było, no nie wiem, żadnych takich rozrzuconych nie wiem, wałków, no, kuwet na farbę, czy tam na klej do tapet. Oczywiście, jak ja sobie myślę o tym, jak sobie wyobrażam człowieka bardzo zdyscyplinowanego, który robi remont, no to wyobrażam sobie, że właśnie ma wszystko posprzątane, ale w tym pokoju po prostu, gdyby nie to, że znajdowały się tam pewnie jakieś zasłonięte meble, czy odsunięte od ścian, to naprawdę nikt by się nie zorientował, że tam w ogóle dochodziło do jakiegoś remontu parę godzin wcześniej, ale co też śledczy zauważają, to brakuje kilku rolek tapet. Właściwie to doczytałam, że na tym miejscu
Na miejscu właśnie znaleziono zaledwie 4 rolki tapety, co w ogóle nie wystarczyłoby nawet na pokrycie jednej ściany w tym pokoju. Zresztą żona pana Eugeniusza szybko przypomina sobie, że tych rolek tapet było dużo więcej, więc dlaczego zniknęły one z tego domu razem z panem Eugeniuszem, nie wiadomo. No i druga taka rzecz, która bardzo niepokoi śledczych oraz detektywa Andałę, to to, że Grzegorz musiał spotkać się z ojcem, ponieważ wychodząc ze swojego pokoju, aby udać się do drzwi wejściowych, trzeba przejść przez pokój, czy tuż obok tego pokoju, w którym jest remont. Do tego pokoju drzwi, rozumiem, że były otwarte i nie ma takiej możliwości, że gdyby pan Eugeniusz znajdował się w domu, a Grzegorz również wtedy w tym domu był i wychodziłby z tego domu, no to nie ma opcji, żeby się obaj nie spotkali. Dlatego też szybko detektyw oraz kryminalni zaczynają podejrzewać, że Grzegorz wie coś więcej niż mówi, albo coś ukrywa, albo chce coś zataić. I kiedy przekazują te informacje Lidii Wróbel, żonie Eugeniusza, ta nie potrafi w to uwierzyć. I myślę, że to też jest moment, żeby opowiedzieć trochę o tym, czym zajmowała się pani Lidia. Pani Lidia od 20 lat pracuje jako psycholożka, bo jest psycholożką i pedagogą z wykształcenia. Natomiast od 20 lat piastuje stanowisko kierowniczki czy dyrektorki poradni psychologiczno-pedagogicznej w Rybniku. Jest to taka instytucja oczywiście państwowa, ale ma ona ogromne doświadczenie w kwestii terapii, psychologii, diagnozowania różnych chorób i zaburzeń. Jest dość znaną rybniczanką, zasłużoną. Jej praca jest jej pasją i tym się właśnie pani Lidia zajmuje. Śledczy postanawiają przyjrzeć się lepiej alibi Grzegorza, więc do sprawdzenia przede wszystkim mają jego wersję, czyli to, czy on faktycznie pojechał do Katowic, czy był w domu na ulicy Hibnera, do której był w tym domu. Więc zamówiono takie bilingi, ale zanim te bilingi zostaną ściągnięte od operatora, to szybciej jest załatwić lampy ultrafioletowe, czy te UV, które wykrywają ślady krwi spryskane tam odpowiednią substancją. Więc przyjeżdżają kryminalistycy na miejsce, czyli na ulicę Hibnera, do domu. No i okazuje się wówczas, kiedy światła gasną, zapala się lampa UV, że w pokoju, w którym Eugeniusz Wróbel tapetował, okazało się, że jest mnóstwo śladów krwi na podłodze, ścianach oraz suficie. Pobrano materiał, który bardzo szybko zidentyfikowano jako krew Eugeniusza Wróbla, a to, co chyba najbardziej było niepokojące, to to, że tej krwi musiało być bardzo, bardzo dużo. I to bardzo szybko też śledczym dało do myślenia, że te tapety, których brakowało w pokoju, najprawdopodobniej posłużyły albo do wycierania tej krwi, albo do kamuflażu pana Eugeniusza przy wyprowadzaniu go z domu, bo też nie wiadomo było, czy pan Eugeniusz żyje, czy nie, chociaż śledczy raczej podejrzewali, że stało się to najgorsze, ponieważ utrata krwi była ogromna. Przechodzą też po chwili, po jakimś czasie, no nie wiem, czy to było kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, czy kilka dni. Podejrzewam, że jednak działo się to wszystko w ekspresowym tempie. Przechodzą bilingi Grzegorza, który wcześniej zeznał, że cały dzień spędził w mieszkaniu w Katowicach, no poza tym porankiem, kiedy był na Hibnera, ale szybko pojechał. No i myślę, że się już tutaj domyślacie, okazało się to kłamstwem, ponieważ jego telefon logował się tego dnia w Rybniku, nie w Katowicach. W tym czasie, kiedy on mówił, że jest w Katowicach, to telefon loguje się w Rybniku nieopodal stawu znajdującego się w pobliżu elektrowni. Kiedy policjanci konfrontują Grzegorza z ustaleniami, on od razu przyznaje się do zabójstwa swojego ojca. Przyznaje wówczas, że zabił swojego tatę, zadając mu kilkanaście ciosów w klatkę piersiową. Następnie rozczłonkował ciało w łazience przy użyciu piły elektrycznej. Łazienkę wcześniej wyłożył folią malarską, dlatego żeby oczywiście nie pobrudzić całego otoczenia. Z kolei wnętrzności spakował do worków na śmieci,
części ciała wyrzucił do zbiornika wodnego, to jest Zalew Rybnicki przy ulicy Rudzkiej dokładnie, a worki na śmieci z wnętrznościami wyrzucił do śmietnika w Gliwicach, z kolei piłę porzucił na jednym z osiedli w Katowicach, więc porozwoził narzędzia zbrodni i zwłoki pana Eugeniusza po całym Śląsku. Po dokonaniu zbrodni, po pozbyciu się ciała ojca, wraca do domu na ulicę Hibnera, gdzie kilka godzin czyści pokój z plam krwi, a do usunięcia plam wykorzystuje właśnie rolki z tapetą. Dość dziwny pomysł moim zdaniem, bo tapeta co prawda może chłonie klej, ale nie chłonie za bardzo wody, szczególnie jeżeli jest pokryta jakąś jeszcze folią typu tam, nie wiem, jakiś winyl czy coś podobnego. No i teraz pytanie brzmi, jaki w ogóle Grzegorz W. mógł mieć motyw do zabójstwa ojca. Rodzina Wróblów była bardzo taką zżytą rodziną, kochającą się. Grzegorz, podobnie jak Eugeniusz Wróbel, bardzo patrzył się na ojca, był wpatrzony w jego postać, tak jak pan Eugeniusz był wpatrzony w swojego ojca, Brunona. Dlatego też Grzegorz szybko zostaje harcerzem. Jednak jego największą pasją w życiu jest żeglarstwo. I to właśnie na żaglach i żeglując poznaje najwięcej swoich znajomych, z którymi się zaprzyjaźnia. Grzegorz uchodzi za osobę zupełnie normalną, zupełnie nie rzucającą się w oczy, raczej spokojną, skrytą może trochę. Nie jest duszą towarzystwa, ale to towarzystwo ma jakichś tam znajomych, więc wszyscy są początkowo absolutnie przekonani o tym, że musiało dojść do jakiejś pomyłki, szczególnie twierdzi tak rodzina, no, która na początku w ogóle w stronę Grzegorza nie kieruje żadnych zarzutów, mimo że jakby wiele wskazuje na to, że ma on jakąś wiedzę na temat pana Eugeniusza, a później, kiedy te dowody zaczynają się piętrzyć i właściwie nie ma innego wytłumaczenia na to, że to Grzegorz stoi za zbrodnią, a potem, kiedy on się przyznaje, rodzina wciąż nie chce w to uwierzyć. Poza tym sama motywacja do zbrodni, która jeszcze nie jest wówczas znana, której Grzegorz jeszcze na początku nie podaje, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to to, że zwłoki zostały porzucone właśnie w Zalewie Rybnickim. Grzegorz idzie na łódkę, którą właśnie wypływa na środek tego zalewu i tam pozbywa się ojca, więc jest to też jakaś taka, nie chcę mówić poetycka scena, nie wiem jak to inaczej nazwać, ale taka dość symboliczna, że Grzegorz posługuje się tym, co kochał i lubił najbardziej do tego, żeby pozbyć się swojego ojca, który zresztą go nauczył żeglarstwa. Grzegorz mówi, że w ten piątkowy poranek pokłócił się z ojcem. Przyszedł bowiem do domu swojego rodzinnego na ulicę Hibnera i powiedział swojemu tacie, że chce kupić sobie nowy samochód i chce, żeby ojciec sfinansował mu ten zakup. Natomiast pan Eugeniusz się nie zgodził. Nie zgodził się dlatego, że Grzegorz... Nie wiem, czy to było najmłodsze dziecko. Na pewno nie był najstarszym, więc albo był środkowym dzieckiem, albo był najmłodszym. Był za to jedynym synem. I myślę, że model mógł być trochę taki, że to właśnie w Grzegorzu pan Eugeniusz upatrywał jakiegoś takiego swojego następcy i oczekiwał bardzo takich konkretnych rzeczy od swojego syna. Takich bardzo archetypicznych, jeżeli chodzi o płeć męską, czyli to ma być bardzo odpowiedzialny człowiek, bardzo ogarnięty, bardzo dobrze zorganizowany, że ma mieć jakiś plan w życiu. Natomiast Grzegorz nie był taką osobą. Zresztą sporo osób po fakcie wspominało, że co prawda w tej rodzinie była bardzo duża miłość, wszyscy byli mocno ze sobą zżyci, ale Grzegorz przez pana Eugeniusza był traktowany dość surowo. Absolutnie nie mówię tutaj o przemocy, ale raczej była to taka żołnierska musztra. Może faktycznie przeniosły się trochę te klimaty harcerskie, gdzie jednak jest jakaś hierarchia.
Tak samo jak takie zwyczaje z żagli, gdzie zawsze jest kapitan. Potem są osoby, które są odpowiedzialne za konkretne bardzo zadania i muszą słuchać tego kapitana, więc takie to trochę wychowanie w musztrze. I Grzegorz nie spełniał tych oczekiwań, których pan Eugeniusz od niego oczekiwał. Pan Eugeniusz zresztą kupił mu pierwszy samochód i bez wiedzy ojca Grzegorz ten samochód sprzedał. I kiedy przyszedł do swojego ojca i powiedział mu, że chce kupić nowy samochód, mówiąc, że sprzedał ten stary i potrzebuje jeszcze kolejnych pieniędzy, no pan Eugeniusz najprawdopodobniej uznał wówczas, że nie będzie wspierał tego zakupu i tego pomysłu, że jeżeli syn sobie sprzedał ten samochód, to powinien pomyśleć wcześniej o tym, żeby mieć na niego jakieś pieniądze. Zresztą całkiem rozsądnie, no, rozumiem tego typu wychowanie, rozumiem pierwszy samochód, który można kupić dziecku na taką, nie wiem, nową przyszłość, na jeżdżenie na studia, zresztą na Śląsku. Bardzo dużo osób ma samochody właśnie z tego względu, że można mieszkać w jednym mieście, a studiować 5 miast dalej, więc ten dojazd samochodem jest dość praktyczny. Ale to nie wszystko, ponieważ samochód to nie była jedyna rzecz, którą Grzegorz od swojego ojca i no, od mamy też oczywiście otrzymywał, ponieważ jego wielką pasją właśnie były żagle, ale też podróże, więc wiele podróży pan Eugeniusz sponsorował nie tylko Grzegorzowi, ale też swoim dzieciom. Zresztą jedna z córek opowiada o tym, że pan Eugeniusz kochał podróże i na przykład wymyślał, że nie wiem, tam pewnie teraz mylę kraj, ale na przykład, że jego marzeniem jest pojechanie do Kenii. No i teraz szukał wśród swoich dzieci kogoś, kto z nim pojedzie, bo on nie chce jechać sam. Oferował zafundowanie takiej wycieczki. No jeżeli ktoś miał czas i miał ochotę, to z panem Eugeniuszem jechał, więc no raczej tak można by było powiedzieć, że bardzo komfortowe, wręcz luksusowe warunki miały dzieci państwa Wróblów. Takie warunki bardzo komfortowe do życia i luksusowe. No i właśnie tego dnia, kiedy Grzegorz mówi o kolejnym zakupie, pomyśle na zakup nowszego czy tam lepszego samochodu, to wspomina również o tym, że chce wyjechać na kolejną jakąś tam już z rzędu podróż do Stanów Zjednoczonych, ale że nie ma na to pieniędzy i też chciał poprosić pana Eugeniusza o sfinansowanie tego wyjazdu. No i tutaj najprawdopodobniej Grzegorz spotyka się z dużym sprzeciwem ojca. Ojciec mówi nie. Grzegorz próbuje się z ojcem w jakiś sposób dogadać, a że relacje pomiędzy nimi od jakiegoś czasu były napięte właśnie z tego względu, że Grzegorz nie spełniał jakichś tam, nie wiem, czy warunków, czy umowy, czy po prostu oczekiwań swojego rodzica, pana Eugeniusza, no to ta rozmowa czy negocjacje szybko przerodziły się w kłótnie i w wyniku tej kłótni Grzegorz zabija swojego ojca. Podczas kolejnych przesłuchań Grzegorz odwołuje swoje zeznania i twierdzi, że nie zabił swojego ojca, że niewiele pamięta. Dlatego sąd, zresztą nie tylko dlatego, ale standardowo sąd podejrzanych o zabójstwo kieruje zawsze na badania psychiatryczne. I tak się dzieje też w tym przypadku. Sąd kieruje Grzegorza Wróbla na badania psychiatryczne, które wykazują, że w chwili dokonania zbrodni był niepoczytalny, w związku z czym nie można przedstawić mu aktu oskarżenia. No i teraz musicie przyznać, że do sytuacji, w której ktoś zostaje uznany za niepoczytalnego, dochodzi niezwykle rzadko. Ja teraz tak z pamięci nie jestem sobie w stanie w ogóle przypomnieć takiej sytuacji. Nie wiem, nawet Leszek Pękalski, który jest głęboko zaburzonym człowiekiem i z takim dość znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, był uznany za osobę poczytalną. Tutaj Grzegorz, który absolutnie nie przejawia żadnych wcześniej oznak choroby psychicznej, zaburzenia psychicznego, nie leczy się na depresję, nie leczy się na żadne choroby typu, nie wiem, schizofrenia, nie miał wcześniej doświadczeń związanych z psychozami, z jakimiś, nie wiem, no wiecie, co mam na myśli. Jakby nie ma w ogóle historii choroby psychicznej, co oczywiście nie znaczy, że ona nie mogła wystąpić w tamtym momencie, no ale jednak nic takiego się nie dzieje. Wszyscy znajomi Grzegorza są po pierwsze w szoku, że doszło do tak strasznej tragedii,
ale też są w szoku, kiedy słyszą, że Grzegorz zostaje uznany za niepoczytalnego. I to może oczywiście faktycznie dziwić, ale no, różne są sytuacje w życiu, może po prostu czegoś nie wiemy. Ale wątpliwości zaczyna budzić ta ekspertyza i to, w jaki sposób Grzegorz Wróbel zostaje poddany tym badaniom psychiatrycznym, ponieważ zazwyczaj takie badania prowadzi się przez kilka tygodni. Bierze się kogoś na obserwację psychiatryczną, która z mojej wiedzy trwa około 3-4 tygodni, kiedy całe tam konsylium biegli, obserwują pacjenta, badają go wzdłuż i wszerz i dopiero wtedy wydają takie zaświadczenie. Jeżeli na przykład obrona chce wykazać, że jest odwrotnie, zamawia kolejną na przykład taką ekspertyzę i kolejne badania są wykonywane. Natomiast Grzegorz W. nie spędził w szpitalu ani jednego dnia, ponieważ ta ekspertyza i opinia o jego niepoczytalności zostaje wydana na podstawie jednego ambulatoryjnego badania przez psychiatrę, który mieszka w Rybniku, tam pracuje od wielu, wielu lat. Nie zostaje skierowany do żadnego szpitala, mimo że w Rybniku jest znany szpital psychiatryczny, w Toszku, który znajduje się całkiem niedaleko również. I to nie jest kwestia taka, nie wiem, dobrowolna, dodatkowa, że można, ale nie trzeba takiej obserwacji przeprowadzić w szpitalu, tylko to jest po prostu coś obligatoryjnego, wymaganego. Jednak Grzegorzowi jakimś cudem udaje się uniknąć takiej obserwacji i zostaje taka opinia o jego niepoczytalności wydana. Kiedy badamy to, jakim Grzegorz był człowiekiem, to przede wszystkim był bardzo dobrym studentem. Miał pracę, pracował jako informatyk w Banku Śląskim, w ING. Tak jak mówię, no był całkiem normalnym człowiekiem. Podróżował, był wesoły, żeglował, no żył bez większych zmartwień w życiu. Mimo że miał pracę, to jednak często i chętnie korzystał z pomocy swoich rodziców. No i zazwyczaj w takich sytuacjach prokurator tutaj by mocno walczył o to, że trzeba kolejnej ekspertyzy, że trzeba Grzegorza jeszcze raz przebadać. Natomiast tutaj prokurator absolutnie bierze pod uwagę i akceptuje, przyjmuje do wiadomości te opinie biegłych i prokuratura w Rybniku oficjalnie stwierdza, że Grzegorz ma zostać przebadany przez lekarzy z lokalnego szpitala. Nie widzi absolutnie żadnych problemów z tym, że po pierwsze dochodzi do tej ekspertyzy. Ta ekspertyza jest przeprowadzana w tym samym mieście, w którym ten człowiek funkcjonuje. A Rybnik to nie jest małe miasto, ale to też nie jest metropolia, więc raczej wszyscy się znają. Tym bardziej, że tutaj chodzi o ekspertyzę sądową syna jednocześnie zabójcy, bardzo znanego działacza politycznego, lokalnego, społecznego, ale też syna wieloletniej i aktualnej dyrektorki poradni psychologiczno-pedagogicznej w Rybniku, gdzie pracują również specjaliści z zakresu psychiatrii. No, domyślam się, że w Rybniku nie ma jednego psychiatry, ale też pewnie nie ma ich 200 000, tylko jest ich może kilkunastu, kilkudziesięciu, więc jest to wszystko środowisko, które no z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa się po prostu zna. Co też warte tutaj wspomnienia, to, że u Grzegorza Wróbla zostaje stwierdzona schizofrenia w takim ostrym przebiegu i co najbardziej ciekawe to, że mając tak świetny kontakt ze swoimi rodzicami, z siostrami, specjalistka wieloletnia od psychologii, od diagnozowania, psychoterapeutka nie rozpoznaje u swojego syna żadnych oznak choroby psychicznej, to jeszcze tak wyrazistej i wyraźnej, takiej, która się rzuca w oczy i bardzo mocno zmienia chorego. No i być może spodziewacie się tego, że zostaje ta decyzja w jakiś sposób zaskarżona i że Grzegorz doczekuje się procesu sądowego, ale taka sytuacja nigdy nie następuje. Więc co w tym momencie dzieje się z Grzegorzem? Grzegorz Wróbel cały czas przebywa w zakładzie zamkniętym w psychiatrycznym szpitalu, czy tam jakimś ośrodku.
to się praktycznie dla takiego śmiertelnika, który zostaje uznany za niepoczytalnego i popełnia zbrodnie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, bo tutaj po pierwsze szczególne okrucieństwo, do tego wszystkiego jest bezczeszczenie zwłok i profanacja, no to to się zazwyczaj wiąże z tym, że taki chory, czy uznany za niepoczytalnego człowiek, spędza w szpitalu psychiatrycznym resztę swojego życia. Te szpitale są zazwyczaj w zaostrzonym rygorze, to jest prawdopodobnie jeden z oddziałów w szpitalu, gdzie no praktycznie, teoretycznie jest to szpital, a praktycznie jest to więzienie. Może nie ma tam całej subkultury więziennej, można takiego pacjenta poddawać terapii, leczeniu. Absolutnie jestem jakby tutaj zgodna z tym, że jeżeli ktoś faktycznie jest chory i nawet dopuścił się tak strasznego czynu, no to dawanie go do celi z jakimiś oprychami i narażanie go na całą tą subkulturę więzienną, która jest brutalna, okropna i wstrętna, no raczej tego człowieka jeszcze tylko bardziej zaburzy albo doprowadzi do jego śmierci. Grzegorz natomiast zostaje po jakimś czasie przeniesiony do, czy na jakiś oddział, tak przynajmniej podają dziennikarze, bodajże z uwagi czy z superwizjera, na taki oddział o, nie wiem, czy lekkim, czy średnim stopniu nadzoru, co się wiąże z tym, że takiego pacjenta można odwiedzać dość regularnie, że można się z nim widywać, że ma on dużo więcej swobód. Podejrzewam, że nie obowiązują go takie zakazy i rygor, jaki jest w więzieniu. Nie wiem, jak jest na przykład z dostępem do internetu takiej osoby, czy do telefonu. Więc no, to się stało z Grzegorzem Wróblem. Co ciekawe, też powstaje film dokumentalny, czyli ja bym tego nie nazwała takim stricte filmem dokumentalnym, bo on jest raczej takim zlepkiem różnego rodzaju wspomnień o panu Eugeniuszu i w tej historii jedną z głównych narratorek jest właściwie córka pana Eugeniusza i w pewnym momencie dochodzi właśnie do momentu, w którym ojciec traci życie i właśnie ona tak mówi, no właśnie wtedy został zamordowany przez mojego brata, czy tam przez naszego brata. Nie ma, ten wątek nie jest w żaden sposób pociągnięty dalej. Nie ma żadnych wypowiedzi rodziny na ten temat. Mam wrażenie, że znaczy, to pewnie jest rodzinie potrzebne do tego, żeby dalej żyć. W jakiś sposób może mu wybaczyli, zrozumieli w jakiś sposób to zabójstwo. Natomiast nie ulega tutaj wątpliwości, że Grzegorz Wróbel został, czy inaczej, nie został poddany prawdziwemu i takiemu przepisowemu badaniu psychiatrycznemu, które by mogło faktycznie wykazać, czy człowiek ten cierpiał na jakąś chorobę, czy był poczytalny, czy nie. Jeżeli byłby poddany takim badaniom, to nie odbyłyby się one na pewno w Rybniku, tylko pewnie w jakiejś jednostce poza Rybnickiej, gdzie być może lekarze by wydali zupełnie inną ekspertyzę i na jej podstawie Grzegorz Wróbel po prostu zostałby skazany za zabójstwo i trafił do więzienia. I ta dzisiejsza historia jest głównie historią o tym, jak wspaniały człowiek, taki naprawdę traktowany przez wszystkich dookoła, jako wzór, jako mentor, jako przywódca, taki prawdziwy przywódca, jako lider, traci życie w okropny, brutalny sposób, w bardzo niesprawiedliwy. Oczywiście, nie żeby jakakolwiek zbrodnia była sprawiedliwa, no ale jest to zbrodnia straszna. Ale to, co ją potęguje, to to, że nie doczekała się finału na sali sądowej i że nie została potraktowana tak, jak każde inne zabójstwo. Ja bardzo się zastanawiam tak pod kątem prawnym, jak to w ogóle było możliwe, że nie zaskarżono takiej decyzji prokuratury. Nie wiem, jak to technicznie działa. Bardzo chętnie wiem, że tutaj słuchają też mnie osoby, które zajmują się prawem na co dzień. Być może też są tutaj wśród was prokuratorzy, prokuratorki. Może w jakiś sposób jesteście w stanie w komentarzach wytłumaczyć, z czego to wynika, że potem taki wyrok, czy taka decyzja prokuratury, nie wiem, nie jest w jakiś sposób oceniana z zewnątrz.
nie jest nadzorowana, superwizowana, jakbyśmy to powiedzieli w tej nomenklaturze psychiatryczno-psychologicznej. I czy faktycznie, kiedy zapada taka jedna, jedyna decyzja i ona nie jest w żaden sposób zakwestionowana, no bo nie ma być przez kogo zakwestionowana, skoro prokurator o to występuje, to co można dalej zrobić i czy w ogóle można coś takiego zrobić? To, co jednak w sprawie zabójstwa Eugeniusza Wróbla może budzić też sporo kontrowersji, to pewna teoria spiskowa lub niespiskowa, która pojawiła się wokół jego śmierci. Ponieważ mówimy o roku 2010, to na kartach historii Polski jest to rok, w którym doszło do straszliwej katastrofy polskiego samolotu w Smoleńsku. I w związku z tym, że do tej pory są wyjaśniane przyczyny katastrofy, chociaż sporo z nich ustalono, to na tamten moment dopiero były tworzone grupy ekspertów, które miałyby się tą sprawą zajmować. I nikt nie ma wątpliwości, że w takiej komisji Eugeniusz Wróbel na pewno by się znalazł, ponieważ był jednym z wybitniejszych specjalistów od lotnictwa cywilnego i od infrastruktury lotnisk w Polsce. Dlatego też bardzo szybko pojawiła się taka teoria, że został on po prostu wyeliminowany, żeby w takiej komisji udziału nie brać, żeby nie zasiadać, żeby prawda nie wyszła na jaw. Oczywiście jaka prawda, nie wiadomo. Nie wiadomo też, co by tutaj miał Eugeniusz Wróbel wiedzieć więcej od innych ekspertów. Natomiast taka teoria się pojawiła, szczególnie przez to, że finałem tej historii jednak nie jest skazanie kogoś na karę więzienia, tylko uznanie niepoczytalności syna i właśnie to miałby potwierdzać to, że śmierć ministra została przykryta po prostu w taki sposób, że zrzucono winę na syna, ale żeby nie niszczyć mu życia tak bardzo, to odstąpiono od wymierzenia kary i umieszczono go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym o lekkim rygorze. Ciekawa jestem, co wy na ten temat sądzicie. Ja uważam, że to dodaje tej historii jakiegoś może większego charakteru, co też ważne i wydaje mi się, że też na co zwracają uwagę zwolennicy tego typu historii, to, że do tej śmierci doszło w piątek, a tak samo do śmierci chociażby generała Petelickiego kilka lat później też dojdzie w weekend, czy do samobójstwa Andrzeja Lepera też doszło w piątek, więc tutaj zwolennicy teorii twierdzą, że takie sytuacje dzieją się w piątki, bo wtedy prokurator nie pracuje, czy pracuje, ale idzie na, po prostu idzie do domu, ma wolne w weekend i dopiero większość ekspertyz, jakiś analiz może być przeprowadzona dopiero po kilku dniach, a na przykład jeżeli mówimy o substancjach toksycznych, to one się zdążą do tego czasu ulotnić, czy po prostu zniknąć z organizmu denata. No tutaj jednak te zwłoki były ukryte, więc zanim doszło do ich odnalezienia, to minęło już kilka dni. A z tego, co wiem, to nie stwierdzono, ale to też sprawa tocząca się za zamkniętymi drzwiami, więc nawet jeżeli coś by wyszło w badaniach, to pewnie się tego nigdy nie dowiemy. Bardzo jestem ciekawa waszych komentarzy, jak chyba nigdy czekam na wasze opinie na temat tego przypadku, tego zabójstwa, tego wyroku i tej konkretnej teorii spiskowej, co na ten temat sądzicie. Dziękuję wam dzisiaj bardzo za uwagę. Jestem bardzo, bardzo ciekawa waszej opinii. Zerknijcie sobie też w źródła, które tutaj wrzucam, bo jest bardzo wiele ciekawych wątków, właśnie materiały z TVN-u, tutaj mówię o Uwadze. Jestem właśnie też film dokumentalny, jest bardzo wiele artykułów. Jestem naprawdę szczerze ciekawa waszego podejścia do tej sprawy, waszego spojrzenia na nią. Ja wiem, że tutaj pewnie część z was będzie twierdziła, że gdzieś tam nie jestem obiektywna, chociaż ja absolutnie nie twierdzę, że Grzegorz Wróbel nie jest niepoczytalny, że skłamał. Natomiast absolutnie bezsprzeczne jest to, że nie został poddany właściwym badaniom psychiatrycznym i obserwacji psychiatrycznej, która jest absolutną podstawą do stwierdzenia czyjejś niepoczytalności. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jak zwykle proszę was o to, żebyście dbali o siebie,
i byli bezpieczni. A jeżeli chcecie odwdzięczyć się mi za moją pracę, to zachęcam Was do tego, żebyście zagłosowali na mnie w konkursie Best Stream Awards. Możecie tutaj w opisie odcinku, wrzucam Wam link do posta, pod którym możecie skomentować, dlaczego uważacie, że powinnam ten konkurs wygrać. Czy to w kategorii oczywiście podcast kryminalny, jest zagorzała konkurencja, ale trzeba tam dodać hashtag Best Stream Awards oraz oznaczyć mnie w takim komentarzu. Tylko wtedy takie komentarze są zliczane. Cała instrukcja jest w opisie odcinka. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.